Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak wypakować plik zip na Windowsie 10. Pokażę Wam dwa sposoby, jeden z nich to jest normalne rozpakowanie pliku używając myszki. Drugi sposób będzie polegał na tym, że uruchomimy wiersz poleceń i za pomocą wiersza poleceń pokażę Wam, którą komendą można właśnie wypakować plik zip. A więc zaczynajmy. Jak widzicie tutaj, przygotowałem właśnie plik zip o nazwie file.zip. I aby ten plik wypakować, wystarczy na niego kliknąć, aby go zaznaczyć. I kiedy na niego klikniemy, mamy dwie możliwości tutaj, żeby go wypakować. Pierwsza z nich to tutaj klikamy u góry Compressed Folder Tools, czyli narzędzia folderów skompresowanych, czy też spakowanych. I tutaj klikamy na Wypakuj wszystko. W tym momencie spyta się nas, gdzie chcemy wypakować. Klikamy po prostu Wypakuj, czyli Extract. No i w tym momencie pliki zostały tutaj wypakowane, jak widzimy. Do folderu właśnie file. To był pierwszy sposób na wypakowanie za pomocą właśnie normalnych narzędzi Windows. Teraz drugi sposób, także jak klikniemy właśnie na plik file, czy też plik zip, który mamy, klikamy na niego prawym przyciskiem myszki. No i tutaj z listy należy wybrać opcję Extract All, czyli jeśli macie po polsku, to będzie to wypakuj wszystko. W tym momencie spyta się nas ponownie, czy chcemy wypakować do którego folderu. Możemy tutaj zmienić folder, klikamy Wypakuj. No i w tym momencie, jak widzimy, pliki zostały znowu wypakowane do folderu File. No i te pliki znajdują się właśnie tutaj w środku. Więc to były dwa właśnie sposoby na wypakowanie normalne za pomocą myszki. Teraz pokażę Wam jako ciekawostkę, jak możemy te pliki wypakować właśnie za pomocą wiersza poleceń. A więc tak, na początku może uruchomię właśnie wiersz poleceń. Aby go uruchomić, możemy tutaj zjechać niżej. Klikamy tutaj, wpisujemy CMD. I klikamy na wiersz poleceń, albo jeśli już jesteśmy w folderze, gdzie mamy folder zip, możemy tutaj kliknąć u góry na ten oto pasek, wpisujemy CMD, klikamy Enter i wiersz poleceń powinien zostać uruchomiony. No i teraz, aby właśnie wypakować nasze pliki za pomocą wiersza poleceń, skopiuję może tutaj tą ścieżkę i wpisujemy tutaj komendę. PowerShell, spacja, myślnik, command, spacja. Następnie otwieramy cudzysłów, wpisujemy expand, myślnik, archive, spacja. Następnie należy podać ścieżkę do naszego pliku, czy ja wkleję tą ścieżkę do miejsca, w którym mam plik zip. Następnie wpisujemy ukośnik i nazwę tego pliku, czyli u mnie to jest file.zip. Następnie spacja i miejsce, w którym chcemy to wypakować, czyli w moim przypadku ja chcę to wypakować do tego samego miejsca, czyli wklejam ponownie tą ścieżkę, wpisuję ukośnik i wpiszę może nową nazwę, na przykład CMD, żeby wypakował te wszystkie pliki do folderu o nazwie CMD. W tym momencie zamykamy cudzysłów i teraz, kiedy wciskamy Enter, nasza komenda powinna zostać już odpalona, jak widzieliśmy. Może zmniejszę to okno. No i jak widzimy tutaj, mam folder CMD i gdy ten folder otworzę, to jak widzimy, mam właśnie pliki wypakowane. Czyli w ten właśnie sposób możecie wypakowywać pliki zip na Windowsie 10. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych sposobach i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.